Szanowni Państwo, większość z Was przygotowuje się teraz do nadchodzących świąt. Zasiądziecie pewnie przy wigilijnych stołach, spotkacie się z bliskimi, ale chciałbym, żeby to był też dla Was czas zadania sobie pewnych pytań. Co tak naprawdę świętujecie? Co tak naprawdę świętujecie? I po co? Jezus Chrystus 2000 lat temu narodził się. Po co On przyszedł na ziemię? Kochani, ja nazywam się Michał Kordol. Przez 30 kilka lat, tak jak większość z Was, spychałem te pytania. Wydawało mi się, że one są mi niepotrzebne, że to nie ma żadnego znaczenia, że znaczenie ma to, że jestem dobry, że inni ludzie mówią, że jestem uczciwy, że zasiądę przy tym wigilijnym stole, zmówię jakieś rytuały i że to o to chodzi. Nie zadawałem sobie tych pytań. Nie zadawałem sobie tych pytań, po co przyszedł Jezus i co takiego wykonało się na krzyżu Golgoty. Co takiego się wykonało tam na krzyżu i jaki to ma związek z moim życiem. I tak sobie żyłem jak większość z Was. I wiecie, o czym mówię, bo kiedy słyszycie te pytania, to one wydają Wam się trochę dziwne. Powtórzę jeszcze raz. Co będziecie świętowali? Po co Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł na ziemię? Przyjaciele, Jezus to Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów. Bóg, który, aby uratować człowieka, postanowił zejść w ciele na ziemię. Zejść w ciele na ziemię i wziąć winę i karę za Twoje i moje bezbożne życie. I nie ma teraz znaczenia. Chcę Ci powiedzieć bardzo ważną rzecz. Rzecz, która jest wyraźnie opisana w Bożym Słowie. Nie ma znaczenia, jakim do tej pory żyłeś, czy żyłaś życiem. Nie ma znaczenia, czy wszyscy mówili, że jesteś dobry, czy dobra. Nie ma znaczenia, ile uczynków dobrych popełniłeś. Bo Słowo Boże, bo żywy Bóg powiedział tak. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy człowiek potrzebuje pojednać się z Bogiem. Każdy człowiek, bez względu na to, co mówi ludzka sprawiedliwość, bez względu na to, powtórzę to jeszcze raz, czy byłeś dobry, czy nie byłeś dobry, nie ma znaczenia. Każdy człowiek potrzebuje pojednać się z Bogiem. Potrzebuje pojednać się z Bogiem. Największy grzech ludzkości to niezależność od Boga. To właśnie teraz, kiedy stoisz w tej kolejce, że w ogóle o Nim nie myślisz, że myślisz tylko o tym, co ugotujesz, co będzie na Twoim stole, z kim się spotkasz, albo jakie sprawy załatwisz jeszcze przed tymi świętami. Ale to, że w Twoim sercu Jezus nie zajmuje żadnej pozycji. Przyjaciele, wiem, o czym mówię, bo mówię Wam to z pozycji człowieka, który wielokrotnie był pytany kiedyś, czy wierzy w Boga. Odpowiadał tak, bo tak nakazywała mi pewna poprawność wychowania. Ale tak naprawdę w moim sercu Jezus nie zajmował żadnej istotnej pozycji. I chciałbym, abyś teraz spojrzał w siebie i odpowiedział sobie na pytanie, kim dla Ciebie jest Jezus? Kim On dla Ciebie jest? On przyszedł na ziemię, wziął winę i karę za całe Twoje, za wszystkie Twoje grzechy, które popełniłeś. Przyjaciele, jednym z głównych poselstw, jakie Jezus Chrystus wygłosił, kiedy 2000 lat temu chodził w ciele po ziemi, to było to, że każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Pewnej nocy przyszedł do Niego taki dostojnik żydowski, faryzeusz, przez wszystkich szanowany, w pięknych szatach, mający wysoką pozycję w sądzie żydowskim w Sanhedrynie, i zapytał: nauczycielu, o co chodzi? O co chodzi, bo widzę, że czynisz wielkie rzeczy. Jezus powiedział mu: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. On mówi: ale ja mam prawie 70 lat. Jak człowiek w tym wieku może powtórnie wejść do łona matki? A Jezus powiedział mu: nie rozumiesz. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Kochani, każdy człowiek potrzebuje pojednać się z Bogiem. Każdy człowiek potrzebuje narodzić się na nowo. Zbawienie od 2000 lat jest z łaski za darmo, nie z uczynku. Żaden z nas, żaden z Was, jak tu stoicie, nie może być na tyle dobry,
Nie może na tyle często chodzić do jakiegokolwiek kościoła, aby zasłużyć w ten sposób na zbawienie. Bo zbawienie wykonało się na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. I ono jest dostępne za darmo, z łaski. To jest Boży dar dla ludzi, tak? Pod warunkiem, że człowiek w to uwierzy, że człowiek podejmie decyzję, że wierzy w te słowa. Przyjaciele, ja narodziłem się na nowo 7 lat temu, kiedy zacząłem szukać Jezusa, kiedy usłyszałem od ludzi pełną Ewangelię, kiedy usłyszałem, że oni spotkali Jezusa osobiście, postanowiłem to sprawdzić. Powiedziałem: Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli Ty jesteś realnym Bogiem, nie tylko figurką czy obrazkiem, tylko Ty jesteś żywym Bogiem, to ja chcę Cię poznać. Wewnątrz mnie natychmiast powstało absolutne przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Pomimo, że byłem dobry, tak przez ludzi byłem uważany, wiedziałem, że bez Jezusa jestem nikim i wiedziałem, że pójdę do piekła. Przyjaciele, pamiętam, któregoś dnia zamknąłem się w łazience mojego domu, tak? I zawołałem do Niego: Jezus, wierzę, że Ty jesteś Bogiem. Wierzę, że 2000 lat temu zszedłeś na ziemię, w ciele. Poszedłeś na krzyż z wyboru, z miłości do mnie. Podjąłeś taką decyzję, dokonałeś takiego wyboru. Uratowałeś mnie, a następnie zmartwychwstałeś. Zobaczcie, kiedy Jezus chodził w ciele po ziemi. Ja nie robię nic innego, jak tylko powtarzam po Jezusie. Zawsze pierwsze atakowały demony, którym nie podobało się słowa życia, które są głoszone. Przyjaciele, Jezus wczoraj i dziś ten sam. Jesteśmy tutaj po to, aby świadczyć Wam naszym życiem. Powtórzę jeszcze raz. Nazywam się Michał Korgol. 7 lat temu oddałem swoje życie Jezusowi. 7 lat temu spotkałem się z Nim osobiście. Z Bogiem, który jest Duchem. Od 7 lat mam osobistą relację, społeczność z Bogiem. Przyjaciele, to się wykonało na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. Zasłona oddzielająca ludzi od Boga została rozerwana. Dzisiaj każdy człowiek podejmuje decyzję, kim dla niego jest Bóg, kim dla niego jest Jezus. Ty podejmujesz decyzję. Jego wolą jest to, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy. On ze swojej strony zrobił wszystko. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Poza Jezusem nie ma nic więcej. On nic więcej nie zrobi. Pytanie, co z tym zrobiłeś? Co zrobiłeś z tym potężnym materiałem? Z tą wielką wymianą krzyżową, która nastąpiła 2000 lat temu. Jezus nie wisi dzisiaj na krzyżu. On nie przegrał tej batalii. On pokonał diabła. Jego krew jest drogocenna. W Jego krwi jest odkupienie ludzi. Odkupienie ludzi. Przyjaciele, po pierwsze, dzisiaj, jeśli uwierzysz, dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa w ogóle, to dzisiaj dla Ciebie jest dzień zbawienia. Dzisiaj podejmujesz decyzję. Jezus powiedział: kładę przed każdym z Was życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Ty wybierasz. Wielki Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, postanowił zostawić Ci wolną wolę. Postanowił Ci pozostawić prawo decydowania. Ty decydujesz dzisiaj, czy jesteś obywatelem nieba, czy obywatelem piekła. Przyjaciele, każdy człowiek, czy mu się to intelektualnie podoba, czy nie, albo należy do Jezusa, albo do Niego nie należy. I w tym momencie jest całkowicie uzależniony od diabła. Przyjaciele, ale 2000 lat temu, powtórzę to jeszcze raz, wykonało się. Jezus powiedział: wykonało się. Jego krew nie została przelana na darmo. On przyszedł na ziemię. On dokonał biegu, zapłacił cenę, abyś Ty mógł dzisiaj żyć, abyś Ty mógł dzisiaj panować nad diabła. Powtórzę to jeszcze raz. Jeśli dzisiaj pojednasz się z Bogiem, jeśli oddasz Mu swoje życie, oddasz swoje życie Jezusowi, po pierwsze już dzisiaj będziesz miał pewność, że kiedy skończy się to, co nazywa się dzisiaj, a to się skończy na pewno, Ty zostaniesz obywatelem nieba, Ty już teraz będziesz obywatelem nieba. Ale po drugie, już dzisiaj będziesz mógł doświadczać nieba na ziemi. Przyjaciele, 2000 lat temu jedną z rzeczy, która wykonała się na krzyżu Golgoty, to to, że 2000 lat temu Jezus Chrystus wziął na siebie wszelką chorobę i wszelką niemoc. Szanowni Państwo, nie jesteśmy tutaj tylko po to, aby Wam opowiadać. Jesteśmy po to również, aby Wam zaprezentować Boga dzisiaj.
Boga, który żyje, Boga, który panuje. Jeśli ktoś z was jest chory, może ktoś z was ma nieuleczalną chorobę, może lekarze powiedzieli, że z tym się nie da nic zrobić, że w tym wieku to tak już jest. Wystawcie Boga na próbę. Wystawcie nas na próbę. Wystarczy, że chcesz. Położymy na tobie nasze ręce. W imieniu Jezusa nakażemy, aby choroba odeszła. Odejdziesz stąd zdrowy. Pytanie dzisiaj brzmi, czego chcesz? Czego chcesz? Ewangelia jest prosta. Zbawienie się wykonało na krzyżu Golgoty. Każdy z was, kochani, każdy z was, jak tu stoicie, jak tu przechodzicie, każdy z was podejmuje teraz decyzję. Czy reagujecie na te słowa życia, które płyną z moich ust? Życie. Czy przechodzicie mimo? Czy przechodzicie mimo? Każdy z was podejmuje decyzję. Ale powtórzę jeszcze raz. Jeśli ktokolwiek wśród was jest chory, albo cokolwiek wśród was ma jakąkolwiek niemoc, dzisiaj możesz być całkowicie zdrowy. Dzisiaj możesz odejść w pełni sił. To się wykonało 2000 lat temu. To nie jest dla wybranych. To krew Jezusa. Krew Jezusa przelana na krzyżu powoduje, że dzisiaj możesz być zdrowy. To krew Jezusa przelana na krzyżu powoduje, że możesz się niczego nie bać. 2000 lat temu, przyjaciele, czas się obudzić. Czas się obudzić. Tu nie chodzi o to, żeby zasiąść przy stole, zjeść sobie jakąś dobrą kolację, posiedzieć, popatrzeć na prezenty pod choinką. Przyjaciele, tu chodzi o Jezusa. Kim On dla ciebie jest? Kim On jest w twoim życiu? Kim On jest w twoim życiu? Przyjaciele, dzisiaj, kiedy słyszycie te słowa, dzisiaj jest dzień pojednania z Bogiem dla was. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Wystarczy, że powiesz: Boże, ja nie rozumiem do końca intelektualnie, o czym ten człowiek mówi. Nie rozumiem, ale odpowiadam na to. Odpowiadam na to życie, które płynie z tych słów. Odpowiadam na to życie. Chcę cię poznać osobiście. Zawołaj do Jezusa. Zawołaj do Niego. Nie potrzebujesz pośrednika. Nie potrzebujesz do tego też mnie. Nie potrzebujesz nikogo. Potrzebujesz aktu swojej woli i decyzji, że postanawiasz wierzyć temu, co się wykonało. Zawołaj do Niego. Zawołaj do Niego. Tak jak ja, kiedy słyszałem, że ludzie spotkali Jezusa osobiście, postanowiłem to sprawdzić i powiedziałem: jeśli Ty, Jezus, żyjesz, ja chcę cię poznać osobiście. Ja chcę cię poznać osobiście. Natychmiast na moje wołanie, na pragnienie mojego serca On odpowiedział, bo to jest dobry Bóg. To jest Tata. To jest Ojciec, który chce podnieść życie każdego z was. Tak jak podniósł moje. I tak jak wam powiedziałem, teoretycznie miałem wszystko. Byłem dobrze wykształconym człowiekiem. Byłem człowiekiem, który miał pieniądze, pozycję. Zbudowałem piękny dom. Przeglądałem się w opiniach innych ludzi. Tym, co o mnie mówili, dobrze mi z tym było. Ale tak naprawdę, kiedy siadałem sam, bałem się, co będzie jutro. Bałem się, co będzie kiedyś. Szanowni Państwo, wiecie, o czym mówię. Wiecie, o czym mówię. Bo każdego dnia przeżywacie to samo. Zakładałem maski, udawałem, że jest wszystko w porządku. Ale kiedy zawołałem do Jezusa, kiedy pojednałem się z Bogiem, narodziłem się na nowo, stałem się nowym stworzeniem. Niczego się nie boję, nigdy nie choruję. Jestem tutaj po to, aby wam świadczyć o tym, że Jezus żyje, że Jezus żyje, że Jezus żyje. Kochani, jesteśmy tutaj dla was. Jeśli chcecie porozmawiać, jesteśmy grupą ludzi, którzy mają bardzo różne historie, bardzo różne świadectwa swojego życia. Ale każdy z nas w którymś momencie postanowił zaufać Jezusowi. Postanowił pojednać się z Bogiem. Pojednać się z Bogiem. Dzisiaj mamy z Nim realną społeczność. Realną społeczność. I świadczymy wam o tym, że Jezus żyje. Amen.